protokół ERAS jest często rozumiany czy odbierany, toczą się na ten temat dyskusje, jako pewnego rodzaju Biblia czy zestaw sztywnych zaleceń traktowanych troszkę zero-jedynkowo. A więc albo stosujemy wszystko, albo nie jest to ERAS. Wydaje mi się, że ERAS jako pojęcie to pewnego rodzaju świadomość, że przy pomocy relatywnie prostych zaleceń, bardzo logicznych postępowań możemy znacząco poprawić jakość leczenia chirurgicznego pacjenta. I ERAS to pomysł, którym chcemy pacjenta przyjąć w jak najlepszym stanie, tak poprowadzić go w okresie okołooperacyjnym, by jak najszybciej wrócił do zdrowia i wtedy opuścił szpital, oraz zmniejszyć ryzyko wszelkich powikłań. To jest ERAS. Czy my zastosujemy 20 punktów, czy 10? Wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do zastosowania na początek chociaż jednego, ale ze świadomością, do czego zmierzamy. Ze świadomością, że zmierzamy do pacjenta, który może jeść przed zabiegiem, może jeść po zabiegu, u którego nie boimy się szybko uruchamiać, nie boimy się szybko rehabilitować, a więc koniec z tym dogmatem ciężko chorego człowieka leżącego w łóżku parę dni, dostającego wodę i herbatę. A więc ERAS to jest świadomość, że możemy inaczej. Powtarzam raz jeszcze, opinia bardzo subiektywna. Definicja ERAS-u to jest zupełnie osobny temat i miejsce na jej przytaczanie tutaj myślę, że to byłaby osobna, bardzo długa wypowiedź.